Dzień dobry, Michał zapraszam na podcast, w którym pojawią się ludzie sportu, a ważną rolę odegra muzyka. Bo z muzyką jest tak, że konkretne dźwięki przywołują bardzo konkretne wspomnienia. Pewne piosenki krążą gdzieś w otchłaniach świadomości i kiedy usłyszymy znajome nuty, przed oczami stają wyraźne obrazy, a Czasami nawet coś więcej. Wydaje mi się, że pewne rzeczy można wręcz poczuć, i nie mówię tu tylko o zapachu, ale także na przykład o, nie wiem, zimnie, zmęczeniu, rozgoryczeniu, złości, strachu, a może i wzruszeniu. Mam też wrażenie, że każdy ma takie skojarzenia. W każdym razie ja mam i postaram się wydobyć podobne historie od moich gości. A dziś porozmawiam z człowiekiem, który ma ogromny bagaż doświadczeń, ale ma też wielką siłę mentalną i fizyczną, żeby go dźwigać. Sportlista Podcast słowno-muzyczny. Michał Gąsiorowski rozmawia z ludźmi sportu, o ich życiu i karierze, oraz towarzyszących im wątkach muzycznych. Sportlista przegrał, gdy wszyscy na niego stawiali i do dziś ciężko to wspomina. Wygrał, gdy mało kto się tego spodziewał i to dla niego powód do wielkiej dumy, choć satysfakcja przyszła dopiero po dziewięciu latach czekania. Mimo, że chwilowo zerwał z zawodowym sportem, nie mógł się oprzeć pokusie i wrócił do niego w zupełnie nowej odsłonie. Tak jak poprzednio radzi sobie rewelacyjnie. Szymon Kowaczki, mistrz i wicemistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów, obecnie zawodnik mieszanych sztuk walki, człowiek, który jest perfekcjonistą do bólu, ma własne zdanie i nie boi się go wygłaszać. Zgadzasz się z tym opisem, czy coś byś zmienił? Nie, ze wszystkim się zgadzam. To dobrze. Szymon, będziemy mówić o tobie i o twojej muzyce. Cieszę się, że, że wybrałeś taką playlistę, jaką wybrałeś i. I oczywiście będziemy się do niej odnosić, to. Może... Powiedziałeś, że mam dużo siły, nie mógłbyś powiedzieć inaczej, że się nie cieszysz z tej playlisty. <noise> Rzeczywiście, taka groźba zawsze gdzieś tam e, wisi w powietrzu. Ale mógłbyś A... też dodać, że poza klatką jestem bardzo łagodnym człowiekiem. I, I, dodam wte to, i wtedy i dodam mielibyśmy to, już komplet. I mam to w planie, ale wiesz co, to może zacznę od tego. Od no. zawsze byłeś silny? Od zawsze trenuję, dlatego od zawsze byłem silny. Już jak miałem 3 czy 4 lata po przedszkolu. Chodziłem dwa-trzy razy w tygodniu z tatą, który był trenerem podnoszenia ciężarów, i trenowałem różne ogólnorozwojowe zajęcia. Mój tata też trenował akrobatykę sportową. Ja w wieku kilku lat również ćwiczyłem elementy akrobatyki i różnych innych sportów. A to jest bardzo dobre dla, dla dzieci, dla Tak, ogólnorozwojowe. Ja muszę powiedzieć, że jak byłem ciężarowcem 20-letnim, już medalistą różnych imprez, to ja potrafiłem w klapkach skoczyć salto do tyłu bez rozgrzewki i nie miałem z tym problemu. Tak by te nauki z dzieciństwa gdzieś tam mi pozostawały i ogólna sprawność. A już jak miałem 10 lat, to już startowałem w takich mniejszych zawodach podnoszenia ciężarów, także trochę byłem mocniejszy od moich rówieśników, ale myślę, że to nie była siła wrodzona, a wypracowana bardziej. A dzieciaki w szkole wołały, jak coś tam trzeba było takiego zrobić? I zawołajcie Szymona, bo on to dźwiga głazy. Nie, nie, raczej, raczej rzadko się to zdarzało. Ja w ogóle pochodzę z małej wioseczki po to między Oławą a Wrocławiem położonej, mała szkoła. To lata 80., początek 90., gdzieś tam zbyt wiele się nie działo poza salą treningową. Raczej większość, większość czasu spędzałem na sali, raczej tam były większe wyzwania. To do tego wątku jeszcze sobie gdzieś tam wrócimy, a zacznijmy od tego wątku muzycznego i może to, czego właściwie się trochę spodziewałem, że, że wybierzesz, czyli utwór, który towarzyszy ci teraz, kiedy wchodzisz do oktagonu, To jest y, temat muzyczny z filmu Rocky. Chcesz krótko uzasadnić, dlaczego akurat taki utwór? Wyprzedzę trochę, bo tam będzie też muzyka z filmu Rambo. I generalnie ja na tych dwóch filmach się wychowałem, ale Rocky był filmem. Mm... Ja przyznam się do tego, że dla niektórych to się wydaje śmieszne, bo niektórzy też to tak traktują, ale ja w, mając kilka lat oglądając film Rocky uwierzyłem, że wszystko jest możliwe, że jeżeli ktoś się poświęci w 100% i da z siebie wszystko to może wygrać z każdym i tak naprawdę chyba na tym między innymi budowała się moja świadomość sportowa, że jestem w stanie dokonać tego, czego sobie zamarzę i, i dojść do celu, który sobie postawię i muzyka z filmu Rocky jest wybrana z momentu, w którym on zawsze rozpoczyna przygotowania do walki. To, to nie jest już po walce, to nie jest na wstępie filmu, nie jest na końcu. Tylko to jest muzyka, która jest puszczana w praktycznie wszystkich odcinkach, kiedy on rozpoczyna przygotowania do tej walki. I właśnie te przygotowania zawsze do startu, do zawodów, najbardziej mi się kojarzyły z tą muzyką. To też jest film mojej młodości, bo my jesteśmy w dosyć podobnym wieku. Trochę mi się kojarzysz z Rokiem, dlatego że jesteś właśnie łagodny na zewnątrz. Jak wchodzisz na arenę jakąś, to się wtedy zamieniasz dopiero w takiego sportowego zwierzaka. Nie wiem, czy ktoś pamięta Roki 4, ale ja chętnie bym na Syberię pojechał, potrenować w odosobnieniu. Czasami mi tego brakuje w życiu codziennym. Pasujesz mi do tego. Dobrze, to posłuchajmy fragmentu tego właśnie otworu. Muszę ci przyznać, Szymon, że jest w tej piosence tak niesamowity ładunek energetyczny. Gdzieś tam wyczytałem w komentarzach, że ktoś w komputerze miał 2% baterii po tej piosence już miał 4, bo rzeczywiście jest coś takiego, że. Nie, zdziwił, nie zdziwiłem się, nic, ale nie ja powiem mam teraz 38 lat. Pierwszy raz oglądałem ten film, pewnie jak miałem 7-8 lat na kasetach, gdzieś tam na giełdzie, jeszcze wymienionych. I proszę mi wierzyć, zawsze kiedy ten film leci i rozpoczynają się przygotowania, to ja mam dreszcz na całych rękach, a każdy z tych lepszych odcinków, bo do czwórki to były super odcinki. Teraz kryt jedynka i dwójka też są super. I obojętnie który z tych odcinków bym nie oglądał, a każdy z nich oglądałem po 50-80 pewnie razy już w swoim życiu. Za każdym razem mam dreszcze. Teraz też masz? Też dokładnie. A jak, jak teraz usłyszałeś fragment tej piosenki, to pomyślałeś sobie o rokim? Czy widzisz siebie, jak wychodzisz nie, do oktagonu? Nie, nie, Zawsze myślę o rokim. Zawsze <laughs> jak tę piosenkę słyszę. Oczywiście, jak wychodzę do oktagonu, to jestem skupiony na czym innym i tak nie do końca tę piosenkę słyszę, tak naprawdę. Ale jak gdziekolwiek ją słyszę, czy kiedykolwiek ją słyszę, to myślę o tym, jak on biega, trenuje, skacze, łapie kury w pierwszym odcinku. Nie może ich złapać na końcu biega po schodach Filadelfii i te ręce do góry i się cieszy w miejscu. Gdzie teraz stoi jego pomnik, e, i, bar i bardzo to jest dla mnie przyjemne. To też e, taki dobry klimat e, bokserski, gdzieś tam zapiedziała salka, treningi, właśnie nieco dziwne, czyli nie na profesjonalnym sprzęcie, czyli no, gdzieś tam dokładnie. wymyślane. To jest taki czysty sport. Ja też e, z takiego regionu pochodzę, bo jeszcze jak. E, była gdzieś ta zmiana ustrojowa i ten sport trochę podupadł po 89 roku, to my żeśmy niekiedy mieli 3-4 stopnie na sali treningowej, a po naszym treningu bo na przykład 6, kiedy własnymi organizmami nagrzaliśmy trochę. Także w podobnych salach również ja często trenowałem i się wychowywałem, także ten klimat z filmu Roki, zwłaszcza z jedynki i z dwójki na pewno nie jest mi obcy. Z trójki zresztą też, kiedy pojechał za polem e, trenować do jego starej siłowni, czy w czwórce, kiedy trenował na Syberii, no, to są takie... Takie rzeczy, które mi się no, kojarzą też z moim dzieciństwem. A to prawda, że jak byłeś dzieckiem, byłeś młody, to, to też już byłeś takim perfekcjonistą i że właściwie trudno cię było wyciągać z sali treningów i że poświęcałeś całe życie, całe życie treningom, nie, nie szukałeś gdzieś tam zwady, nie rozrabiałeś, nie, nie szukałeś jakichś innych rozrywek, tylko właśnie sport był dla ciebie. <laughs> ja raczej, raczej nigdy nie szukałem zwady. Miałem Kiedyś w klasie takiego kolega, którego w szatni po WF-ie raz czy dwa musiałem za ubrania na wieszaku powiesić i, i chwilę tam pomerdę nóżkami w powietrzu, ale generalnie mieliśmy bardzo spokojną wioskę i szkołę. Nie było jakichś walk, a ja też całe dzieciństwo spędziłem na sali. Jak przychodziłem do domu, to od razu robiłem lekcję, przygotowałem się na następny dzień, żeby już móc uciec na salę, nawet jeszcze przed treningiem, żeby już być na tej sali. Po prostu to była największa rozrywka w tamtym czasie, w tamtych latach. Dla mnie to jest dalej największa rozrywka, trening, ale ja tam mogłem grać kosza w piłkę nożną, mogliśmy grać w rugby, rzucając piłkę do kosza. No, no różne rzeczy robiliśmy. Przewalaliśmy się na materacach, trening, podnoszenia ciężarów oczywiście i, i wszystko, co się dało jeszcze tam zrobić, bo to była naprawdę sala treningowa dobrze wyposażona w pewnym momencie i było tam fajnie. Tata ci przekazał sztangę, tak symbolicznie trochę. No, można, można powiedzieć, jak można pałeczkę powiedzieć w tak. Bo, bo najpierw trenował akrobatykę, sportową, tak jak mówiłem, potem podnoszenie ciężarów, a z czasem został trenerem podnoszenia ciężarów i jako pierwszy mnie prowadzał na tą salę. Ale no, trzeba powiedzieć, że w tej małej wiosce liczącej niespełna tysiąc mieszkańców no, poza boiskiem i salą do podnoszenia ciężarów nie było innych sportowych opcji. Także prędzej czy później pewnie bym tam trafił. Niektórzy się zastanawiają, jak to. Jest podnosić ciężary w tym sensie, że to nie jest taki sport pierwszego wyboru, ale ja na przykład kompletnie Cię rozumiem, bo to jest piękna dyscyplina i uładni, łatwo można się wciągnąć, bo chcesz cały czas więcej, chcesz lepiej. I dla każdego, kto lubi rywalizację, jeżeli spróbował jakiegoś sportu, to po prostu się w to wciąga i ty się chyba tak wciągnąłeś. No jest to rywalizacja z ciężarem. Ja muszę powiedzieć, że jakoś jak zaczynałem pewnie uprawiać, to nie myślałem o tym, że to jest taka, nie inna dyscyplina, bo tylko jedną miałem w zasięgu. Jedną, poza oczywiście piłką nożną. I bardzo mi się ona podobała, mogłem tam rywalizować z ciężarem. Przede wszystkim to jest dyscyplina bardzo wymierna, w której zależy wszystko ode mnie. Nie liczę na oceny sędziów, nie liczę na resztę drużyny. Potknięcia są moim jakby problemem, a zwycięstwa w większości moją zasługą, oczywiście też trenerów. Także no, bardzo mi się to podobało i nigdy bym nie zamienił tego sportu na żaden inny. I nie mówię tylko tego dlatego, że 20 lat to uprawiałem i nie wypada mi powiedzieć inaczej, ale ja uwielbiałem trenować, zawsze trenowałem najwięcej, przychodziłem pierwszy, wychodziłem ostatni. Te treningi były najintensywniejsze, najdłuższe. No, sprawiało mi to ogromną frajdę. Siła to wiadomo, ale technika i taktyka, taka strategia na, na zawodach też są super ważne. Jakoś procentowo jesteś to w stanie podzielić, co, co ma największe znaczenie? 50 na 50 to jest siła i technika, natomiast strategia to już jest bardziej zadanie trenera w trakcie zawodów, który obserwuje przeciwników, widzi ich podejścia w rozgrzewce, widzi ich podejścia na pomoście, zna ich wyniki i analizuje to. Ja nigdy nie zostawiałem tego tylko i wyłącznie trenerowi i w rozgrzewce jednak też kontrolowałem moich przeciwników, tablicę i tak dalej. Także czasami trenerzy próbowali jakoś inaczej poprowadzić zawody, to, to z nimi dyskutowałem, miałem też swój pomysł na to. I jak gdyby tą taktykę trzeba już oddzielić od siły i techniki, bo za samo podnoszenie ciężaru odpowiada siła i technika, natomiast za wygranie zawodów często może odpowiadać taktyka. Sztanga musi być jak najbliżej Ciebie, więc właściwie ty musi, z tą musi. sztangą stykałeś się. No zawsze no miałem stąd. piszczele poobdzierane, no bo sztangę zabierając z ziemi, jak ciągnę blisko ciała, to najlżejsza. Każdy, kto nas słucha może zrobić sobie prosty test i wziąć kilogramowy worek cukru i przytrzymać go rękoma przy klatce piersiowej przez 10 sekund, a później wyciągnąć go na wyprostowanych rękach i trzymać też 10 sekund i zobaczy, że im dalej od ciała, tym ten ciężar jest cięższy. W ciężarach jest ta sama zasada, obojętnie czy podnosisz 200 kg czy 150, musi to być poprowadzone jak najbliżej ludzkiego organizmu. Może przejdziemy do, do kolejnego utworu. Muzyczka? Tak, tak, tak to trochę uporządkowałem. Wiesz co, nie, nie damy rady puścić wszystkiego, umieścimy no taką playlistę, no żeby trudno. ktoś mógł posłuchać, ale pomyślałem sobie, że ten dżem w Wehikuł Czasu jest tutaj... Pamiętam dany. dobrze ideał swój, tak. Do, dobry moment, bo y, chciałem się zapytać, czy dzieciństwo jest takim okresem, do którego byś się chciał przenieść, gdybyś mógł znowu, czy jest jakiś w ogóle inny okres, do którego wehikuł czasu mógłby cię? Nie, skierować? wehikuł czasu kojarzy mi się z okresem, kiedy już y, takim robiłem się nastoletnim sportowcem, wierzbnie jeszcze w miejscowości, z której pochodziłem i pamiętam trener Walde Gostawski był fanem dżemu I, i, i często jak jechaliśmy gdzieś na zawody, to czy whisky, czy wehikuł czasu leciało. Później, że jak trochę podrosłem, to ten wehikuł Znowu gdzieś tam do mnie wrócił. Była to jedna z lepszych piosenek. Zresztą niejednokrotnie na karaoke ją śpiewałem. Chociaż moja żona zawsze mnie krytykuje za to, że po pierwsze bardzo brzydko śpiewam, a ta piosenka jej się mocno nie podoba, ale, ale mi się bardzo podoba. A mi też się podoba. A jak, jak będziesz się osłyszał, to zobaczysz ten samochód i trenera, jak gdzie siedziecie? Jaki no, to był samochód najczęściej, a, pamiętasz? Nie, nie pamiętam. Nie pamiętam, jaki to był samochód. Były różnymi. Czasami jeździliśmy jakąś niską, na jakieś mistrzostwa na przykład, bo większa ilość zawodników jechała czasami autobusem, czasami mercedesem, takim zielonym beczką mojego taty jechał trener i, i zawodnicy, także różnymi tam jeździliśmy, ale to jeszcze z kaset było puszczane, a później z kompaktów. Pośpiewałbyś sobie, co? No, no może przynajmniej jeszcze pierwszą po... zwrotkę znam na pamięć. Może jeszcze pośpiewamy. Ja też nie umiem, ale też lubię. Zdarza ci się śpiewać? Gdzie najczęściej? W samochodzie? Mm, nie, w samochodzie rzadziej. Czasami jak mam jakąś imprezę i jest karaoke, a już nie jestem w stanie całkowitej trzeźwości, to wtedy sobie pozwolę, bo na trzeźwo raczej nigdy nie śpiewam. A, czyli tak. Musisz, musisz się trochę wyluzować. Tak. Słuchaj, a w sprawie przenoszenia w czasie... Też się tak zastanawiałem. A gdybyś mógł sobie wybrać i powtórzyć jedno z podejść, to y, zmieniłbyś to, co się wydarzyło na Igrzyskach w Sydney i tam mówię o tym podejściu, gdzie doznałeś kontuzji, wywinęła ci się noga? Czy zmieniłbyś to podejście w, w Pekinie, gdzie tam 228 w sumie atakowałeś? Generalnie postawiłbym na Sydney, dlatego że Pekin sam się uregulował po czasie. I tak, tak czy owak, mam złoty medal z tego Pekinu. To pewnie postawił na Sydney z kilku powodów. Po pierwsze, ja byłem dużo lepiej przygotowany niż na 227, podczas którego skręciłem kostkę. To był błąd techniczny, ponieważ miałem trochę problemów zdrowotnych, najpierw z grzbietem, potem z kolanami. To zdestabilizowało moją technikę mocno. To podejście, absolutnie, gdybym miał je do powtórzenia, to bym zamknął oczy i na pewno bym je zaliczył. Mhm. Taka była teoria, ja się z nią zresztą zgadzam i pewnie się na to, na to też nie obrazi, że w tych na igrzyskach w Sydney jednak przegrałeś złoto przez to, co się przydarzyło, a w Pekinie wygrałeś w srebro, bo też byłeś wtedy no ta, po przejściach i to prawda, srebro tak, było. Tak. W Pekinie w ogóle 6 tygodni trwały moje przygotowania do igrzysk w Pekinie i to była w ogóle moja wielka, niewiadoma. Tutaj znowu muszę powiedzieć, że żona myślała, że jestem w rewelacyjnej formie, bo tak jej utrzymywałem, żeby się nie denerwowała za mocno. A ja tam po prostu walczyłem z sobą, cieniem i rywalami, ale no, tu udało się wejść na, na jakiś poziom i wywalczyć ten medal. A w Sydney faktycznie przegrałem, bo żeby wygrać Igrzyska Olimpijskie w Sydney, musiałem podnieść ciężar, który w okresie przygotowań powiedzmy, no powiedzmy 9 miesięcy od stycznia do, do września, bo to we wrześniu były zawody. Podnosiłem taki ciężar i większy na treningach i zawodach krajowych, międzynarodowych, pewnie więcej niż 40 razy. Mhm. Także byłem zobligowany do tego, żeby ten ciężar zaliczyć. Po prostu błąd techniczny i doznałem kontuzji. A ten błąd wynikał z, z. No, z tych problemów zdrowotnych. Najpierw trochę z grzbietem, potem z kolanami i to mocno destabilizował moją technikę. I przy tej niestabilnej technice dopuściłem się tego błędu. A to prawda, że to podejście z kolei w Pekinie oglądałeś kilka tysięcy razy i analizowałeś? Nie, nie, ale kilka tysięcy razy o nim myślałem. A. A, ale na pewno nie oglądałem. A pamiętasz, co tam źle zrobiłeś i co byś zrobił inaczej? Tak, dokładnie. No to znaczy, myślałem, że tak. Tam generalnie technicznie wszystko zagrało, tylko ja miałem bardzo poważną kontuzję kolana wcześniej i kiedy zarzuciłem 228 na klatę. To kolano znowu mnie zabolało w momencie przyjęcia wsiadzie, i na tyle mnie mocno zabolało, że mnie zdekoncentrowało, bo pomyślałem o tym, co spowodowało takie w ułamku sekundy jakieś rozluźnienie, i sztanga wpadła mi za kości, tutaj na szyi, i po prostu tak jakby mnie odcięła, tak jakby do takiego lekkiego duszenia doszło, i no, nie byłem w stanie wstawać, bo po prostu tlen mi odcinało, za głęboko mi wpadła. Gdybym miał szansę poprawkową. I nawet by mnie ta noga bolała, to i tak prawdopodobnie miałbym większe szanse na zaliczenie tego, tylko po prostu gdybym pamiętał o tym, że może mnie to zaboleć, to bym nie zwrócił aż tak na to uwagi, tylko skupił się na podniesieniu. Ale nie mogłeś tego przewidzieć, nie no możesz nie, mieć do nie, siebie nie, to nie, nie, absolutnie. jeśli to... chodzi o, o Pekin, to nie mam żadnych pretensji, tam ponad swój poziom prawie, że wszedłem. A co ty pamiętasz tych igrzysk w Pekinie? One były specyficzne dosyć, ja pamiętam, że na przykład wzdłuż tras takich olimpijskich to stali wojskowi co chyba 100 metrów, ja nie wiem ile ich tam było, pewnie z kilkanaście Faktycznie tysięcy. to były specyficzne. I pamiętam, że nie było widać słońca w ogóle przez te przez igrzyska, przez ten smog. No tak, ale też z drugiej strony jak puścili te swoje migi ze srebrem e, rozpylającym te chmury, to na przykład przez 20 minut była taka ulewa, że prawie po kostki wody... Po czym przez trzy dni już potem prawie było słońce i znowu mgła i że tam, zachmurzenia i tak dalej. Także na no, jakieś tam strasznych rzeczy dochodziło. Ale ja pamiętam niewiele, ponieważ jak ja przyleciałem na kilka dni przed y, Igrzyskami, to w ogóle z wioski olimpijskiej nie wychodziłem. Miałem salę treningową w wiosce, taką trochę fitnessową, ale nie chciało mi się jeździć na treningową, taką specjalistyczną, a tam to mi wystarczało, Pomoc szlanga były, także mi to wystarczało. Przez 7 dni nie opuszczałem wioski, pojechałem dopiero na swoje zawody. Po zawodach ileś tam zaległości związanych z mediami, bo to zawsze tak jest przed, przed zawodami człowiek jest skupiony, niedostępny. Później zawsze to nadrabiałem, a w trzecim dniu już wracałem do Polski. Także też musicie pamiętać i wiedzieć o tym, że ja zawsze do zawodów się przygotowałem w takim systemie, do tych najważniejszych, że wyjeżdżałem 10 tygodni przed zawodami i przez 10 tygodni nie wracałem do domu. Rodzina mnie odwiedzała na zgrupowaniach, ale kiedy się kończyło jedno zgrupowanie i wszyscy jechali do domu, ja już jechałem na następne, żeby tam już się przygotowywać. W domu zawsze ktoś ci każe wyrzucić śmieci, odebrać dzieci z przedszkola, koledze się zepsuje. Samochód 40 km od domu i, i w kółko jest zawsze coś do zrobienia i jakieś takie drobne potrzeby, a jak się zrobi w poniedziałek na przykład 35 ton, to naprawdę trzeba odpocząć, żeby móc we wtorek znowu zrobić 15, a w środę znowu 30. Także ja wyjeżdżałem na 10 tygodni i dlatego jak się igrzyska tylko skończy to w trzecim dniu, w sensie mój start się skończył to ja w trzecim dniu już wracałem a Otylia z Adamem Korolem to na których igrzyskach cię pocieszali, w Sydney, w Sydney. To, w Sydney. To, to, to cała ekipa tam głównie wioślarsko kajakarska, bardzo duża była, tak, ale to faktycznie wracałem też po tych obowiązkach takich medialnych nie wiem, gdzieś około drugiej w nocy e, jak zobaczyłem, że idą Polacy to czapkę naciągnąłem i przyszedłem na, dru na drugą stronę ulicy, no ale nie dało się przejść koło Adama jakoło koło Otyli. oni mnie wyczaili w ogóle zaczęli mi gratulować, a ja od kilku godzin miałem łzy w oczach z powodu srebrnego medalu, i byłem załamany. I w ogóle te dni tam w tym Sydney cały czas były smutne, jakoś, jakoś tak do końca mnie nie pocieszyli. No, sam, samo jakby klepanie po plecach i dobra atmosfera mi tam nie pomogła. A z kolei w Pekinie <laughs> pamiętam, że przez pierwszy tydzień w ogóle nie było medali, same porażki. Już wszyscy byli tacy zdenerwowani. Szermierze no i, dopiero troszkę i, Ja pamiętam, ja, ja pamiętam, że nie było za bardzo medali. A, a Piotr Nurowski, e, świętej pamięci w telewizji, pamiętam, mówi, no ale przyjdą tu medale, no przecież je zdobędziemy, no co, no przecież Okołecki nie zdobędzie medalu, a on nie miał pojęcia w jakiej jestem formie, ja jeszcze w Polsce byłem, on mówi, no to Kołecki nie zdobędzie medalu, no przecież zdobędzie medal, Wioślarze zdobędą, e, wymienia tam jeszcze parę osób, a ja mówię, o rany, jak on tak na mnie liczy, a ja naprawdę, było wielką niewiadomą, co ja tam zrobię na tych Igrzyskach, także trochę mnie chwilowo podstresował. Zaprzyjaźniłeś się z kimś z polskiej ekipy na, na którychś igrzyskach? Z Leszkiem Blanikiem, bo startowaliśmy hmm. razem w Sydney, później startowaliśmy razem w Pekinie. W Pekinie, w ogóle w Sydney, to były domki takie jednorodzinne. Na marginesie mieszkałem w garażu. Dopiero gdzieś w drugim dniu się zorientowałem, że w sumie nie ma okna, żadnego. Ale było tak wszystko zaaranżowane, że w ogóle nie było widać poza brakiem okna jakiejś różnicy w pokoju, potem się okazało, że to był garaż. Z Miałeś pilot do bramy. Nie, nie, nie. W ogóle to jakoś było przysłonięte, że tej bramy jakoś nie było widać. No nie zorientowałem się na początku, że to jest garaż, ale mniejsza o to i tak się dobrze mieszkało z Krzyszkiem Siemionem mieszkałem. Z kolei w Pekinie to były bloki z dużymi mieszkaniami, i to nasze mieszkanie. Pewnie gdzieś jakieś było metrowe na cztery pokoje i było tam kilku kolegów, ale w jednym z pokoi mieszkałem ja, a w drugim Leszek Blanik, z którym się już znałem od dawna i z którym się przyjaźnimy od lat i chyba z olimpijskich przyjaźni poza Adamem Korolem, poza Otylią, to Leszek Blanik chyba z taką postacią, jeśli o kim zapomniał. Agnieszka Wieszczek, Zapasów z Pekinu też na przykład. No z wioślarzami, się, z wioślarzami się... Znaczy tak, z całą reprezentacją praktycznie się znam i z większością się znałem już wcześniej na zgrupowaniach, na na przykład spale się często widywałem, czy z Tomkiem Majewskim, czy z Piotrkiem Małachowskim, Manitą Wodarczyk, wieloma, wieloma, wieloma sportowcami. Natomiast no Leszka nigdy nie spotykałem, no, bo on skakał w innych miejscach, w czasach nie było gimnastycznej areny. także... Z leszkiem bliżej się poznaliśmy na igrzyskach. Kiedyś ktoś mnie zapytał, jaka jest moim zdaniem najtrudniejsza dyscyplina do skomentowania, i dla mnie to jest skok przez stół leszka Blanika, bo tam się tak szybko wszystko dzieje i tak trudno to opisać, że moim ja zdaniem Ja powiem, kiedyś oglądałem e, boks, jeszcze jak Andrzej Gołota walczył, mhm. czy Darek Michalczewski, czy Tomek Adamek. I zawsze mnie zadziwiało, jak komentatorzy widzą lewy, sierpowy, prawy, sierpowy, kombinacje góra, dół i, i tak, jakby, tak jakby czytali to z kartki. Ja w ogóle nie widziałem tych ciosów, to tak leciało, ale... No... Potrenowałem trochę więcej niż dwa lata sztuki walki i też już je widzę, także pewnie jakbyś poskakał przez konia, to byś się nauczył komentować również i tą dyscyplinę. To prędzej wejdę chyba do ringu niż, niż będę skakał przez konia. Dobrze, Szymon, przechodzimy do... Co tam do... masz następnego, Metalikę to też Unfulgiven? tak się... No tak, tak, to ty wybrałeś. Do tej piosenki wychodziłem do mojej debiutanckiej walki w MMA. 4 marca 2017 roku debiutowałem w Łomiankach i nie bardzo wiedziałem, którą piosenkę wybrać i oczywiście o rok myślałem i zrobiłem sobie taką listę trzech czy czterech, ale na Facebooku zamieściłem taki konkurs z głosowaniem na piosenkę i Metallica Unforgiven zwyciężyła i z nią się wiąże mój debiut w MMA. Wiesz czym Metalika zasłynęła? Oni odwrócili kolejność w balladach, czyli zazwyczaj te, te ballady ym, zespołów metalowych były takie, że najpierw był mocny fragment, a na końcu było delikatnie, a Metalika to odwróciło. Na początku jest delikatnie, a potem mocno. To który ty wolisz fragment ten spokojny, czy <grym> nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Ja generalnie nie byłem nigdy fanem jakiejś Metaliki. Tam dwie czy trzy ballady może są takie, które mi się podobają, ale nie tak, żebym całej, całych płyt słuchał, czy wyczekiwał ich koncertu. Nie, ale Unforgiven akurat. «Швед на Moją drogą, jak wychodzisz do ringu, to ty w ogóle słyszysz te piosenki? Czy jesteś tak skoncentrowany, że właściwie można by ci było zagrać cokolwiek i tak trudno Trudno mi teraz sobie to przypomnieć, ale chyba nie Chyba nie słyszę. Jestem skoncentrowany na zadaniu. No w tym sensie, czy to ci jakoś pomaga napędzać, czy po prostu jesteś już tak wyłączony, że idziesz w takim tunelu świadomości? Właśnie nie pamiętam tego, żeby, żeby to jakoś na mnie wpływało, także myślę, że jestem skoncentrowany. Zresztą podobnie też miałem w ciężarach. Nie widziałem nigdy publiczności, sędziów, nikogo widziałem i sztangę. Dopiero jak dzwonek był sygnalizujący zaliczone podejście, dopiero gdzieś tam wracał mi kontakt z rzeczywistością. I, I tu jest trochę podobnie. Ja mam idąc do Oktagonu, mam zadania do wykonania, które przygotowałem od wielu tygodni. Wiem, co mam robić, i, i nie mogę się rozpraszać. a wiesz, że pomyślałem o czymś innym. Man forgiven, bez przebaczenia. Myślałem, mm -hmm. że to chodziło o to. Ty przebaczasz? Ale ja nie, nie jestem mocno pamiętliwy. To zależy co, ale jakoś, ja jakoś nie mam jakichś wieloletnich urazów do wielu ludzi. Tak, myślałem w, w aspekcie oczywiście tego twojego złotego medalu z Igrzysk w Pekinie i, i Lihilina. E, no wiem, że nie masz do, do niego większych e, pretensji, ale taka świadomość, że się rywalizuje z kimś, na kim ciąży duże podejrzenie, jest dla ciebie nie wiem, trudna. Przyjmujesz to, traktujesz jako wyzwanie. W ogóle to na mnie nigdy nie wpływało, jak ja się zorientowałem, co jest czym w świecie sportu, to już miałem 17 czy 18 lat, już byłem rekordzistą świata juniorów, już walczyłem z najlepszymi na świecie i po prostu skupiałem się na dążeniu do rekordów świata, które były zawsze takim wyznacznikiem najwyższego poziomu i, i tylko o tym myślałem. I jak jechałem na zawody, po pierwsze nigdy nie masz pewności to mogą być tylko podejrzenia, dopóki nie zostaną udowodnione, a po drugie to i tak w żaden sposób by na ciebie nie wpływało. Także w ogóle nigdy o tym nie myślałem. Ale nie smakuje tak samo ten złoty medal. Jednak co innego jest stanąć na, na igrzyskach, na najwyższym stopniu, słuchać manżurka. Skąd wiesz? Tak sobie wyobrażam, a, chciałbym właśnie. kiedyś. Ale nie smakuje. Jak zobaczyłem w protokole Światowej Federacji podnoszenia ciężarów zmiany wyniku i zobaczyłem mm -hmm. swoje miejsce na pierwszym miejscu w mojej konkurencji, w mojej wadze, to automatycznie doznałem takiego sportowego spełnienia. Ja nawet nie, że medal, nie, że ceremonia, nie że wręczenie w PKO-u, chociaż. Irena Szewińska wręczała mi medal, to trudno mi sobie też było wyobrazić, żeby ktoś bardziej zasłużony dla polskiego sportu i jakiś bardziej szanowany przeze mnie sportowiec niż ona mogła mi wręczać taki medal. To po prostu jak ja zobaczyłem ten wynik w protokole, pamiętam kiedy to było, jak oglądałem, to autentycznie poczułem pełne spełnienie sportowe. A to ładne. Nie spodziewałem się. Myślałem jednak, że ten moment na Igrzyskach, kiedy wiesz, są zwrócone na ciebie oczy całego świata, gdzie stoisz w takim geście. Triumfu najwyżej ze, ze wszystkich, to jest jednak co? taki Jakbym wtedy wyjątkowy. wygrał, może bym popularności i presji nie udźwignął, może by się coś ze mną stało, nigdy nie wiadomo, jest dobrze jak jest. To oczywiście pewnie nie ma dla ciebie aż takiego znaczenia, ale te premie olimpijskie są wyrównywane, czy tak, nie? Tak, tak, Polski Komitet Olimpijski moją premię wyrównał. Różnice między srebrnym a złotym medalem. Samochod też? Bo tam bo samochód chyba <shocked> <ma jeszcze. k exclude> <beer> Wtedy sportowcy rezygnowali z samochodów i brali jakąś tam przybliżoną wartość finansową. I ze mną było podobnie. Ale ja muszę powiedzieć, że na przykład mój przyjaciel Arsen Kasabijew, który startował dla Gruzji, zdobył srebrny medal po tych zmianach i Gruziński Komitet Olimpijski też mu wyrównał nagrodę. Także myślę, że to jest taka ogólnie przyjęta tendencja, wyrównywania tego. Żyjemy w takich czasach, że chyba powinna być taka pula już na zapas, że powinno się przewidywać, że taka pula zostanie po jakimś czasie uruchomiona, tak czy inaczej, bo zdarza się to dosyć I regularnie. To były pierwsze przypadki. 2016 rok, kiedy. Takie powtórne badania zostały zrobione z Pekinu i z Londynu. Ja myślę, że to mocno wyhamuje zapędy niektórych, i myślę, że już w kolejnych igrzyskach nie powinnaś na taką szeroką skalę to wystąpić. Musimy dotknąć tego tematu, no bo to jest temat, który jest związany jednak z ciężarami. Wiem, że masz do tego dystans, bo już się do tego przyzwyczaiłeś, ale nie przeszkadzało ci nigdy, że, że ciężary są postrzegane przez kibiców, tak jak kolarstwo, że po prostu jest tyle przypadków dopingu, że właściwie trudno uwierzyć, żeby ktoś. Tego dopingu nie przyjmował. Ja nie wiem, czy jest tyle przypadków, bo ciężary są przede wszystkim i kolarstwo najczęściej badane. Z jakiegoś oczywiście powodu, bo, bo tych wpadek było dużo, ale i tak trzeba spojrzeć, że to jest procentowy odłam. To jest 2-3% w skali 4. No to już są jakieś takie dramatyczne lata, kiedy 4% pobranych próbek jest pozytywnych, czyli wskazujących na branie dopingu. Ale generalnie to nie jest tak, że to jest 90% badanych. Po prostu jest tego najwięcej. Ale no i... mają taką opinię i ciężarej koloru. Tak maj, sobie maj, wypisałem, maj, bo aż. Maj. aż maj. Chciałem sobie przypomnieć mistrzów kolarstwa, którzy zostali zdyskwalifikowani od mm. Diego Merksa, zaczynając przez Jana Ulricha, Marco Pantaniego, Alberto Contadora, Lensa. Armstronga i tak można wymieniać, wymieniać były takie tury, że tam pięciu kolejnych było dyskwalifikowanych i stąd stąd jest tak cała dyscyplina kojarzona. W związku z tym nie czujesz czegoś takiego, że jak wchodziłeś oczywiście, bo już nie wchodzisz na na, na pomost, to że, że gdzieś tam taki w tle jest znaczek zapytania nie, od kibiców. Nie, 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 nigdy nie miałem takiego odczucia. A jak Przeszedłeś teraz do e, mieszanych sportów walki, gdzie nie ma kontroli dopingowych. Myślę, że to jest bardziej okej. Okay? W tym sensie, że, no, że przynajmniej nie ma jakiegoś takiego podziału, że. Mieszane że... sztuki walki mm -hmm. są młodą dyscypliną. I no już przynajmniej największa federacja na świecie, UFC, ma kontrolę antydopingową i Wszyscy zawodnicy są w systemie kontroli takiej stałej, codziennej. I myślę, że większe organizacje federacje też będą do tego zmierzać. Po prostu nie ma światowego związku MMA, póki co i nie jest to jeszcze tak. Uporządkowane, tak jak powiedziałem, jest to stosunkowo młoda dyscyplina, ale no, prędzej czy później całe MMA też będzie objęte tym. No ale jesteś w takiej sytuacji, wchodzisz do oktagonu z kimś i, i właściwie wiesz, że, że gra może być równie czysta albo nieczysta z obu stron. Powtórzę, to jest tak hmm. jak w podnoszeniu ciężarów, ja się nad tym nie zastanawiam. Mam swoją robotę do wykonania i muszę wygrać z przeciwnikiem. No, no tam nie ma miejsca na jakieś te, tego typu dylematy. nie. Tam jest dosyć ostro. Sam w swojej karierze też musiałeś się mierzyć z różnymi oskarżeniami. Bardziej Cię to wtedy dotykało? Czy na przykład ta historia z, z Adrianem Zielińskim na, na Igrzyskach w Rio, gdzie jakoś czułeś się współodpowiedzialny za to, co się dzieje? Wiadomo, wydarzy. że zawsze osobiste jakieś problemy bardziej dotykają niż hmm. czyjeś, nawet jeżeli się jest presem związku. No ale ale ze swoich udało mi się jakby wytłumaczyć, wykaraskać, no z, z tych związkowych niestety nie. No. No ale żadne nie należą do przyjemnych. Pamiętam, że ty, ty przed igrzyskami w Rio walczyłeś trochę o, o to, żeby w ogóle Adrian nie pojechał na igrzyska, prawda? Dobrze pamiętam, bo ten jego cykl przygotowań to, był. To nie bardzo zupełnie podejrzany. było tak. Adrian hmm? miał indywidualny to szkolenia i on mógł wybierać swoją ścieżkę szkoleniową. Natomiast reszta zawodników wszyscy byli zobowiązani do trenowania w kadrze, w tym Tomasz Zieliński, Krzysiek Szamiak i paru innych zawodników. Natomiast oni chcieli trenować w oderwaniu od reprezentacji, dlatego w pewnym momencie ja skreśliłem ich. z kadry, po czym zarząd Polskiego Związku ich przywrócił i tych, którzy przywrócił, przyłapały komisję na stosowaniu niezabronionych środków. Na nasze nieszczęście później również był wynik pozytywny Adriana. Byłeś zaskoczony, czy nie? Byłeś zły, byłeś zawiedziony? Co czułeś wtedy? Znaczy miałem pewność, że gdyby stosowali się do e, założonego cyklu szkolenia w kadrze narodowej, to żadnych problemów by nie było. Taką mhm. pewność miałem. Natomiast jakie miałem uczucia wtedy? Nie, nie pamiętam, to już chyba parę lat minęło. To nie jest twój osobisty problem. Jest zawsze lżej niż e, niż jakieś osobiste twoje problemy, ale to jest na pewno jedna z najnieprzyjemniejszych rzeczy, jaka mnie spotkała. Co teraz? Przejdziemy do wątku. Wyczuwam, bo nie wiem, czy taka była Twoja intencja, ale kolejna piosenka, którą wybrałeś, to happy set, zanim pójdę. Jakiś wątek miłosny tutaj się wkrada. Nie, to jest bardziej piosenka, jakby to powiedzieć, żeby nie skłamać, żeby wyszło dobrze. Trochę odpowiadająca mojemu typowi, bo ja nie jestem typem romantyka przynoszącym codziennie kwiaty, wyznającym miłość od rana do wieczora. I ta piosenka też o tym mówi, że miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, ani coś tam. Diabeł rogaty. Ani diabeł rogaty. Tylko kiedy trzeba osobie, którą się kocha, pomóc, to wtedy trzeba pomóc i, i stanąć na wysokości zadania i, i tak dalej. I ta piosenka no, w wielu tam wersach o tym mówi. I taką masz? Relację I z żoną? Ta tak. Generalnie jest? ja taki jestem nie tylko w stosunku do żony, ale chyba do całej rodziny. To jak chcesz okazać jakoś wyjątkowo, że swoje uczucia, to co robisz? To znaczy ja po prostu. W taki sposób się zachowuję, że moja rodzina wie, że może na mnie liczyć. I, hmm. i tyle. No. Trudno. Nie trudno. Jakiś, taki wylewny, to nie, nie, jakiś taki wylewny nie jestem. No, nie. Na pozór zdjęć na Facebooka z kwiatami i, i innego tam takiego badziewia nie wrzucam. Ale za nim pójdę. Right? Myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do tego, co teraz robisz, czyli do mieszanych sztuk walki. Ja przyznam szczerze, że w ogóle ci się nie dziwię, bo rozumiejąc to, jak ktoś może może lubić trening, rozumiem, że wciągnąłeś się w to dosyć powoli, bo po prostu gdzieś tam chodziłeś się poruszać i, i nagle okazało, że okazało się, że po pierwsze ci się to podoba, po drugie jesteś w tym niezły, masz jakieś predyspozycje. Po trzecie rozumiem, że przyszła oferta, z której postanowiłeś skorzystać. W pierwszej kolejności myślałem o tym, żeby zacząć trenować. Jakby na oferty nie musiałem zbytnio czekać. No wiedziałem, że jestem medalistą olimpijskim. Jeśli się zdecyduję walczyć, to jakby dobre oferty z dobrych organizacji na pewno dostanę. Czekaj, Paweł na stula, Janikowski, ty. Z polskich. Jeszcze jakiś medalista olimpijski się wziął, za z polskich, mieszany? Z polskich nie, nie. z polskich nie kojarzę. Rozpocząłem treningi, szybko dostałem dobre oferty, natomiast tak naprawdę te najlepsze odrzuciłem na początku, ponieważ uważałem, znając że rzemiosło sportowe że musi odpowiedni okres czasu minąć, aby się w tym sporcie zaadoptować, przygotować. Ja też jakby nie, nie przychodziłem do MMA po to tylko, żeby zarobić pieniądze i zniknąć, no bo tak nie chciałem, ale oczywiście też pieniądze były jednym z czynników, które do tego MMA mnie przyciągnęło. Poza oczywiście sportem, poza startem w walkach i tą adrenaliną i Poza tym, co robię, to oczywiście pieniądze miały znaczenie, ale ja przede wszystkim musiałem w taki sposób w tym MMA się zaprezentować, żeby nie zmarnować 20-letniej pracy nad swoim nazwiskiem w sporcie, bo bardzo łatwo jest stracić to, na co się pracowało tyle lat i co się reprezentowało po prostu dwoma, trzema nieudanymi startami, i później ludzie by tylko zapamiętali, że to jest gościu, który dostał pędzel od. Od jakichś innych leszczy. I dlatego potrzebowałem dwa lata, żeby się dobrze przygotować, się powalczyć, i później no, związałem się z największą organizacją, która złożyła mi ofertę. Czyli tak, robisz to, co lubisz, rozwijasz się, realizujesz się sportowo, wymyśliłeś sobie kolejną ścieżkę sportową, co też pozwala ci jakoś zagospodarować czas. Dobrze na tym zarabiasz? Są jakieś minusy? No, jest to momentami stresująca praca. Są jakby takie okresy sparingowe, gdzie. Co dwie minuty zmieniają ci się przeciwnicy, walczysz 10 minut, wchodzi ci w tym czasie pięciu przeciwników świeżych, i każdy ma za zadanie, jakby cię pokonać w ciągu tych dwóch minut, i to są trudne momenty, ale no jeżeli tego nie przerobisz i w taki sposób się nie przygotujesz do walki, to, to potem na tej walce przegrasz. Także oczywiście sam okres przed galą też jest takim momentem stresowym, bo myślisz o walce, myślisz o oktagonie, o przeciwniku, o konsekwencjach, które mogą w tej walce wyniknąć i które mogą być następstwem tej walki, także o wielu rzeczach się myśli i gdzieś tam są jakieś takie momenty stresowe, no ale w każdej dyscyplinie są, jak się startowało na Igrzyska, na mistrzostwach świata, to zawsze ten moment przed wyjściem na pomost, przed rozpoczęciem rywalizacji też był takim okresem, także no, trochę stresu czasami jest, ale po pierwsze ja pracuję ze świetnym fachowcem z Kamilem Wódką, który bardzo dużo jakby mi przygotowuje materiałów do pracy, po drugie mentalnej tak tak, mentalnej i ze tak, mentalnej i wizualnej. Dużo wizualizacji też robimy, dzięki czemu ja się dużo szybciej uczę wielu jakby zadań treningowych, nawet nie robiąc ich fizycznie, a tylko je odtwarzając, oglądając setki razy, ale poza tym ja zawsze miałem dosyć mocną psychikę i zawody w podnoszeniu ciężarów i podobnie tutaj są czymś, czy... oczywiście adrenalina się pojawia i wiąże się to też ze stresem. Ale jakby to wszystko się przekuwa na moją korzyść. I też trzeba zdać sobie sprawę, że bez stresu. Człowiek nie jest w stanie zrobić rzeczy, których robi na co dzień. Musi wystąpić stres, żeby ten organizm był w stanie wykonać rzeczy, których na co dzień nie potrafi zrobić. Trzeba tylko ten stres dobrze jakby wykorzystać. I to mi się póki co udaje. Jakiś przykład takiego ćwiczenia możesz dać, żeby ktoś sobie to mógł znaczy, wyobrazić, jak to się to pracuje. Znaczy, na te... Może komuś się tak, przyda. Tak, to jest, to jest jakby kilka etapów. Na przykład robimy sparingi do walki z Mariuszem Pudzianowskim. Wiedzieliśmy, że Mariusz bije bardzo mocno prawego cepa, że bardzo mocno kopie prawym low kickiem i że bardzo dobrze obala na przykład za dwie nogi. I przez prawie cztery miesiące, sześciu czy siedmiu moich sparing partnerów miało za zadanie bić tymi dwoma technikami, czyli prawym cepem i prawym low kickiem. Oczywiście swoje akcje też robić i próbować mnie obalać. I teraz jak my robimy na przykład sparingi i mamy tam trzy rundy po sześć minut, czy cztery rundy po sześć minut, to oni mnie atakują i ja mam jakby przygotowane na to obrony i kontrakcje. I teraz w ciągu tych rund Ileś to razy mi się uda skontrować, wybronić, czy dobrze z tego wyjść, to wtedy te urywki, które były dobre dla mnie, wycina, montuje z tego powiedzmy półtorej minutowy film i ja to sobie odtwarzam. I oglądam, 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 oglądam. Co mi to daje? To mi to daje, jakby kodowanie mojej głowy na ruchy, które ja muszę wykonywać w sytuacji, kiedy jest tego typu zagrożenie. I na treningu jesteś to w stanie powtórzyć no, w czterech rundach sześciominutowych, czy w pięciu rundach sześciominutowych, no, to jest 30 minut pracy, ale przez następne tygodnie w domu jesteś w stanie to sobie jeszcze otworzyć 100 czy 200 razy. I później w sytuacjach walki działasz na odruchach i rzeczach, które się zachodowały. To jest, jakby, jedna rzecz, czyli wizualizacja. Druga sprawa. To są techniki relaksacyjne, bo ja bardzo lubię wizualizować nawet bez filmów, tylko różne akcje, walki i tak dalej. Było też tak ciężara, Ale na przykład, jak idę spać, to chcę mieć już spokojną głowę i, i spać. To wtedy włączam sobie jakieś ćwiczenie relaksacyjne połączone z oddechem, robię je tam 9 czy 12 minut, zależy które, czy tam 14. I potem zasypiam jak dziecko i rano się budzę, wypoczęty. Także no jest kilka etapów takiej pracy. Ale trzeba to powiedzieć szczerze. To jest jedna z jednostek treningowych. Do mm. tego się nie robi tak po macoszemu, że albo coś mam, to raz zrobię czy drugi, tylko to praktycznie robię codziennie, zwłaszcza odtwarzam te wizualizacje. Nawet y, pewne rzeczy, których chcę się nauczyć nowych, to sobie wycinam z filmików walki, które na przykład mogę znaleźć w internecie i z tego robię wizualizację, czy z tego Kamil mi robi wizualizację i to sobie później odtwarzam. I później w sparingach czy w walce czasami to wychodzi z automatu, mimo że nigdy wcześniej na przykład tego nie robiłem. Pytałem kolegów, którzy bardziej się zajmują e, mieszanymi sztukami walki niż ja, jak to było w tej twojej walce z Podzianem, i zrobiło na nich wrażenie to, Podzian jest znany z tego, że jest potwornie silny. I, i twierdzili, że ty w tych starciach z Podzianem nie pękłeś pod względem siły, I że to było dosyć zaskakujące, że po prostu w tobie też jest taka niesamowita zwierzęca siła. Zresztą trener powiedział, że byłeś King Kongiem. Po jednej z walk. Tak. Powiem szczerze, że jak patrzyłem na te walki, to tak, zgadzam się z tym opisem, bo, bo jest trafiony. Na pewno jestem ponad przeciętny, jak na swoją kategorię wagową, jeżeli chodzi o siłę. Ale samą siłą nigdy niczego, nic nie zrobisz. Kiedy ja walczyłem z Mariuszem, i on e, próbował mnie klinczować przepychać, ja po prostu czułem, że on używa samej siły bez techniki. A zaskoczyła cię ta siła? Czy spodziewałeś się czegoś więcej? Nie, nie, nie. szczerze powiedziawszy, spodziewałem się większej tej siły. Ja miałem mocnych sparing partnerów. Ja, wiadomo, że ciężko jest skopiować Mariusza Pudzianowskiego i drugiego nie znajdziesz, ale miałem na przykład kolegę, który ważył 125 kg, był tam 4 cm może niższy od Mariusza, ale 300 kilo przysiadał, 300 kilo ciągnie w martwym ciągu i był kiedyś amatorskim. Polski w MMA i jest no, bardzo dobrze kopie, był też karateką, także no, no świetny gość i na przykład jak się z nim klinczowałem to był dużo silniejszy, dlatego że potrafił jeszcze technicznie to zrobić. Z Kamilem Mindą jak trenowałem, może nie znacie, ale to też świetny zawodnik i też niesamowitą siłę miał. Tylko, że zawodnicy wagi ciężkiej mają jeden problem. W drugiej, trzeciej minucie ta siła ucieka. Ja natomiast jestem takim nienaturalnym ciężkim, bo raczej półciężkim i ja mogę się klinczować 15 minut na podobnym poziomie. Zresztą tą siłę zawsze zostawiam też na koniec. Nawet jak ja broniłem tych klinczu czy tego spychania Mariusza, to starałem się rozkładać tą siłę i nie używać jej w całości, żeby też ona mi się nie skończyła. Po prostu czuję, że ciężcy, nawet jak są najsilniejsi, to tylko do pewnego momentu mogą tej siły używać. Obserwuję różnych sportowców, którzy biorą się za inne dyscypliny, kiedy skończą jakąś tam część kariery w podstawowych swoich sportach, i ci stopu jeżeli zmieniają dyscyplinę, potrafią wykorzystać swoją wiedzę z kariery dotyczącą treningu, regeneracji, e, obciążeń tam właśnie, nie wiem, stresogennych itd. tak dalej i tak dalej. i rzadko się zdarza, żeby ta ich kolejna próba kończyła się niepowodzeniem. Ty to zresztą potwierdzasz. No jesteś, jesteś naprawdę <laughs> dobry w tym, co robisz. Wiem, że nie walczyłeś jeszcze z przeciwnikami z najwyższej półki, no ale to jest oczywiste, bo się niedługo tym zajmujesz. A czy ty czujesz, że rzeczywiście dobrze ci idzie? Tak, tak, czuję, że dobrze mi idzie, nawet idzie mi lepiej niż się spodziewałem, bo no ja trenuję dwa lata i trzy miesiące i stoczyłem już osiem walki z wszystkich, mimo że jedną przegrałem na punkty, z wszystkich jestem zadowolony albo w miarę zadowolony. I pewnie gdybym zaczął tą przygodę w wieku, nie wiem, 27 czy 8 lat, to miałbym może nawet inne nastawienie do tego. Ale ja zacząłem, jak miałem 35, właściwie 36 lat już. Ja się nie spodziewam, że jakiś świat podbije FMMA. Ja też wiem, gdzie jakiś ten limit moich możliwości może być. No, przecież niedługo będę miał 40 lat. Także ja już się nie rozwinę do takiego poziomu, do jakiego się może rozwinąć. Damian Janikowski, na przykład, który jest ciągle młodym stosunkowo młodym sportowcem. Ale... No poza tym ma karierę zapaśnicą Dokładnie. za sobą, więc jak, jakąś tam część rywalizacji ma opanowany. Tak, tak. Natomiast uważam, że dotychczas jakby dobrze mi to wszystko idzie, a nawyki wyniesione ze sportu tego zawodowego bardzo mi pomagają, bo tyle ile pracy wkładam i tyle ile jednostek treningowych w tygodniu robię, dokładność jaka się wiąże z tymi treningami, to są nawyki wyniesione właśnie z dyscypliny olimpijskiej. Jesteś zaskoczony, że w mieszanych sztukach walki aż tak dobrze się płaci? I co to znaczy, że aż tak dobrze się płaci? Nie, nie jestem zaskoczony, że tak dobrze się płaci. Jest to bardzo trudne zajęcie i bardzo interesujące dla widzów i, i dlatego wiem, że tak dobrze się płaci. Myślę, że będzie się płaciło dużo więcej, bo uważam, że ten rynek się bardzo szybko rozwija. A możesz powiedzieć na przykład, ile dostałeś za walkę z Pudzianem? Czy to jakaś tajemnica? Nie no, je, jest to tajemnica, ale jak na moje warunki, czy jakby na moje oczekiwania, to bardzo dużo. A 100 tysięcy złotych za walkę, to jest dobra stawka, czy słaba? Nie, to jest słaba. Popek dostał 750, podobno, to jest dobra? Tego nie wiem. <laughs> a Tego to, jest, nie a wiem, czy, to jest dobra? <laughs> Tego nie wiem, ile dostał Popek, ale to już jest bardzo dobra stawka. Rozumiem, y, jak odpowiesz, ale mimo wszystko zastanawiam się też, czy kibice postrzegają cię bardziej jako sportowca ZMMA, czy jednak celebrytę w tym sensie, że wszedłeś jako człowiek z zewnątrz, jako mistrz olimpijski. Trudno mi, trudno mi powiedzieć, w jaki sposób mi postrzegają, natomiast. Jakby mnie nie postrzegali, to ja nie będę miał to do nich pretensji, bo ja naprawdę nie jestem zawo zawodnikiem stopu MMA i też ja w ogóle nigdy sam siebie nie będę zawodnikiem MMA nazywał, tylko jestem ciężarowcem startującym dzisiaj w MMA i bardziej to jest takie określenie pasujące do mnie. Czy jestem celebrytą MMA, to też raczej takie mało pasujące. Myślę, że najtrafniejsze jest, że jestem sztangistą startującym w MMA. Uczciwe postawienie sprawy. To mi się podoba. Będziemy kończyć. Czymś chcesz zakończyć? No tak, tak. To idealnie mi pasuje do tego perfektnie pokonani, bo wiesz o co chodzi. Chodzi o tak. to, żeby, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć sobie dość, kiedy zejść ze sceny. Chociaż z hmm. tym zejściem zejść ze sceny, jeszcze jedna piosenka z listy się wiąże, to jest ONA, tak. kiedy powiem sobie dość, i tak naprawdę to jest piosenka, do której będę wychodził do mojej ostatniej walki. Szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że uda mi się zespół namówić, może, żeby się jakoś zszedł i mi zagrał tą piosenkę. Ale, ale nie pokonani, faktycznie też jest świetnym utworem, ale on się nie wiąże z karierą MMA. Tylko jak miałem 18 lat w kwietniu. 99 roku jechałem na Mistrzostwa Europy do La i byłem bardzo dobrze przygotowany i pamiętam, że z, w moim pokoju, w ośrodku szkolenia olimpijskiego wygrałem wcześniej taką fajną wieżę, dosyć mocną yy, i w której właśnie puściliśmy z płyty Leciał Perfekt, w ogóle cała płyta była perfekta, akurat było nie, leciało niepokonani a ja już z torbą wychodziłem do samochodu, jechałem na lotnisko i mój kolega Sebastian Konon mnie obrócił i, i mówi, to jest kop, na szczęście żeby ci się udało i akurat ten kop mi się wiązał z tą z tą piosenką, która mi się mocno spodobała i pojechałem na te zawody i, i wygrałem te mistrzostwa Europy seniorów mając 18 lat i pokonałem tam jeden jedyny raz mojego przeciwnika z tamtych czasów najgroźniejszego, Akakiosa Kakheshvilisa, który był dwukrotnym mistrzem olimpijskim, który potem wygrał ze mną na igrzyskach w Sydney. I jakby ta piosenka się wiąże z tym wyjazdem, z tą historią i z tym kopniakiem na szczęście. Hmm, fajne. A ty nie pobiłeś ten rekord świata jeszcze przy okazji? E, pobiłem ale juniorów, rekordy świata, Aha. rekord świata seniorów pobiłem za rok na mistrzostwach Europy. Czy jest jakiś taki Portowiec, który uważa, że odszedł w idealnym momencie swojej kariery. Ja tak myślałem trochę nad. Nie ma wielu, którym się udało odejść w takim perfekcyjnym momencie. Przyszli mi do głowy Pete Sampras, który wygrał US Open w finale pokonując Andrea Gassiego, czyli swojego odwiecznego rywala. No trudno sobie wyobrazić coś piękniejszego. I przyszedł mi do głowy mistrz świata Formuły 1 z 2016 roku. Wygrał mistrzostwo i powiedział dość, już nigdy więcej tego nie powtórzę, bo kosztowało mnie to tak dużo siły, energii i wszystkiego, że nie jestem w stanie wykrzesać z siebie. Już więcej czegoś takiego? Myślę, że idealnym odejściem było odejście Zidana z Realu Madryt jako trenera w pewnym momencie. No teraz na jego nieszczęście wrócił, może już mu się to nie powtórzyć, ale wtedy osiągnął wszystko, co mógł z Realem, dokonał historycznych sukcesów i odszedł. A ty będziesz wiedział, kiedy jest ten moment? Mam nadzieję, na to liczę. Szczerze powiedziawszy na to liczę. Mam jakiś tam plan na zakończenie tej swojej kariery, tak jak mówiłem, chciałbym na koniec usłyszeć, kiedy powiem sobie dość, ENA, także jakiś tam plan mam na to zakończenie kariery. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze zgra z czasem. Do tego ci życzę, Szyman, żebyś wiedział, kiedy, kiedy powiedzieć stop. Gdy emocje już opadną. Jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną Wykrzyczanych cofnąć słów Czy w milczeniu białych haniebnych flag Chceś z barykady Czy podobnym być do skały Posypując solą ból jak by samotnie stać. Sportlista. Pierwszy odcinek podcastu, który mam nadzieję, że Wam się spodobał. Czekam oczywiście na wszelkie uwagi i komentarze. Ważna informacja. A mianowicie, jakie utwory wykorzystaliśmy w trakcie tego podcastu? Bill Conti, Gonna Fly Now, kompozytor Bill Conti, autor słów Bill Conti, płyta Gonna Fly Now, rok 1997. Cranberry, Zombie, kompozytor Dolores Riordan, podobnie autorką słów była Dolores o Riordan, płyta No Need To Argue, rok 1993. Happy Set, Zanim Pójdę, kompozytor Happy Set, autor słów Kuba Kawalec, płyta Wszystko Jedno, rok 2004. Metallica, Unforgiven kompozytorami i autorami słów James Hetfield, Lars Ulrich i Kirk Hammett, płyta Metallica rok 1991 Dżem, Wehikuł Czasu kompozytorem i autorem słów jest Ryszard Riedel, płyta Najemnik rok 1989 oraz Perfekt Niepokonani kompozytor Andrzej Nowicki, autor słów Bogdan Olewicz płyta Geny rok 1997 Sportlista podcast słowno-muzyczny Michał Gąsiorowski rozmawia z ludźmi sportu o ich życiu i karierze oraz towarzyszących im wątkach muzycznych. Sportlista.